Jeżeli zerknięcie Państwo na tę planszę tutaj po drugiej stronie, ja jestem cały szczęśliwy, zadowolony, pełen szacunku i podziwu, bo wreszcie tę łąkę w centrum miasta należy zagospodarować, bo na tej łące tylko brakuje grób w tej chwili. A jeżeli znajdzie się obiekt taki, podobny, będzie to naprawdę obiekt na miarę XXI wieku. Spójrzmy teraz z perspektywy tego obiektu PKO, Kauflandu, lodowiska na budynek teatru. Jeżeli go będziemy chcieli zachować w całkowicie niezmienionej formie, będzie naprawdę archaicznym reliktem przeszłości. I ja się nie znam na architekturze. Anton jest inżynierem, ja jestem aktorem, więc patrzę na to raczej od strony wizualnej. To będzie to budynek, który będzie nijaki. Z czasem on straci swoją, już stracił swoją jakość, swój wygląd. Owszem, zgadzam się, że w latach 60., kiedy powstawał ten budynek jako taki mini pałac kultury w Elblągu, który miał pełnić różne funkcje. Sala teatralna była budowana.